Jeszcze chwila. Jesteśmy gotowi? Jeszcze chwila, dobrze, czekamy na panów operatorów. Dobrze, witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Ja nazywam się Mateusz Marzoch, jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, wieloletnim prezesem, wieloletnim szefem Straży Marszu Niepodległości. Ze mną jest prezes Ruchu Narodowego, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wieloletni również organizator Marszu Niepodległości Robert Winnicki. Jest z nami również prezes Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Kowalski. Pierwszy prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, kolega Witold Tumanowicz oraz rzecznik prasowy Młodzieży Wszechpolskiej, kolega Arkadiusz Jabłoński. Szanowni Państwo, konferencja jak będzie dotyczyć prezentacji tegorocznego hasła Marszu Niepodległości 2022, a także plakatu, i w tym miejscu chciałbym oddać głos koledze posłowi Robertowi Winnickiemu. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj jako reprezentanci organizacji narodowych Ruchu Narodowego Młodzieży Wszechpolskiej i chcieliśmy powiedzieć, pod jakim hasłem my będziemy w tym roku iść w Marszu Niepodległości. Jakie hasło będzie na naszych banerach, jakie hasło będzie w zaproszeniach na ten marsz, które będziemy kierować do Polaków, aby przybywali na niego tłumnie jak co roku. Chcieliśmy w tym momencie właśnie zaprezentować to hasło. Szanowni Państwo, tym hasłem jest Polska Państwem Narodowym. Hasło Polska Państwem Narodowym, ponieważ ta kwestia, to zagadnienie uważamy dzisiaj za najważniejsze. Dzisiaj, kiedy od wielu lat, nie tylko w związku z wojną toczącą się na Ukrainie, ale od wielu lat Polska jest otwarta właściwie na przestrzał dla napływu imigrantów. Kiedy realnie zagraża nam multikulturalizm taki, jaki ma miejsce od dekad w Europie Zachodniej. Kiedy są w Polsce ludzie, którym marzy się, by Polska była landem, eurolandem w Europie rządzonej przez Niemcy. Innym marzy się protektorat amerykański czy rosyjski. Jeszcze innym marzy się być może Federacja Polsko-Ukraińska, która jest oczywiście kolejną tego typu utopią. My mówimy bardzo jasno jako środowiska narodowe od ponad dekady tworzące, maszerujące w Marszu Niepodległości, że się nie zgadzamy z tymi stanowiskami. Stoimy pryncypialnie na gruncie suwerennego państwa polskiego i to państwa, w którym naród polski jest gospodarzem. Państwa narodowego, o polskim charakterze, o kulturze, o tradycji polskiej. To jest nasze hasło, to jest nasze tegoroczne przesłanie, pod którym chcemy, żeby dziesiątki tysięcy polskich patriotów maszerowało, a na pewno będą maszerowały organizacje narodowe, największe organizacje narodowe w Polsce, to jest Ruch Narodowy i Młodzież Wszechpolska. Oddaję głos prezesowi Młodzieży Wszechpolskiej, koledze Marcinowi Kowalskiemu. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Tak jak kolega prezes, poseł Robert Winnicki powiedział, tegoroczne hasło Polska Państwem Narodowym. Myślę, że to jest piękna, naturalna kontynuacja. W tamtym roku było hasło Niepodległość nie na sprzedaż. To właśnie aspekty suwerenności, aspekty narodowego charakteru państwa uważamy za najważniejsze, za fundamentalne, za najbardziej zagrożone. Powiedziane zostało, że to będzie hasło, pod którym pójdzie tysiące patriotów na czele z dwoma organizacjami narodowymi, największymi w Polsce, Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym. Warto przypomnieć, że to właśnie Młodzież Wszechpolska oraz Obóz Narodowo-Radykalny w 2010 roku zorganizowały pierwszy Marsz Niepodległości. Nie przez przypadek spotykamy się dzisiaj tutaj w tym miejscu pod pomnikiem Romana Dmowskiego, bo ten marsz w 10, w 11 roku kończył się właśnie tutaj. Ten marsz wtedy miał społeczny, oddolny charakter. Był robiony przez młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy poświęcali swój czas, swoje pieniądze, ryzykowali często represje, bo przecież mieliśmy ludzi zwalnianych pracy, ludzi atakowanych przez bojówki lewackich aktywistów.
po to, aby to wydarzenie miało narodowy, patriotyczny, ale też społeczny, oddolny charakter. Później z Młodzieży Wszechpolskiej ówczesnym prezesem był właśnie Robert Winnicki, wiceprezesem Witold Tumanowicz. Później kończąc 30. rok życia, odchodząc z Młodzieży Wszechpolskiej, założyli partię Ruch Narodowy. W jaki sposób Ruch Narodowy stał się tą organizacją, która partycypowała i partycypuje w organizacji tego wydarzenia. Jak to wygląda w praktyce, w liczbach? Około 80% Straży Marszu Niepodległości, najważniejszej, fundamentalnej dla organizacji tego przedsięwzięcia formacji, to są działacze mobilizowani właśnie przez Ruch Narodowy i przez Młodzież Wszechpolską. Cała masa kwestii organizacyjnych, zbiórki, kwesty i innych. To są działania, które są możliwe w trakcie Marszu Niepodległości dzięki naszym organizacjom. I chcemy, aby ten Marsz Niepodległości w dalszym ciągu miał, w dalszym ciągu zachowywał ten właśnie, będę powtarzał jak mantrę, narodowy, patriotyczny i społeczny, oddolny charakter. Charakter, który w największej mierze nadają mu setki ludzi, którzy chcą organizować, chcą uczestniczyć w ten marsz, a którzy być może w ostatnim czasie byli do tego na swój sposób zniechęcani. Oddaję głos Witoldowi Tumanowiczowi, pierwszemu prezesowi Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Jako organizator Marszów Niepodległości od samego początku z niepokojem obserwuję to, że ten społeczny charakter marszu jest zatracany. W zeszłym roku nawet doszło do sytuacji, w której to państwo przejęło rolę organizatora Marszu Niepodległości. No nie możemy dopuścić do tego, aby ten czy inny rząd w przyszłości po prostu Marsz Niepodległości organizował, ponieważ jest to... Marsz Niepodległości jest własnością wszystkich polskich patriotów. Jest własnością społeczną. Ten charakter chcemy przywrócić, o to apelujemy. To nie jest tak, że Marsz Niepodległości może być własnością tej czy innej osoby. Uważamy, że Marsz Niepodległości to jest własność nas wszystkich, którzy na ten marsz przychodzą co roku od 2010 roku i nie może dojść ponownie do takiej sytuacji, jak mieliśmy niedawno, że są jakieś wątpliwości co do tego, pod jaką flagą w ogóle Marsz Niepodległości będzie szedł. Marsz Niepodległości pod hasłem Polska Państwem Narodowym będzie szedł tylko i wyłącznie pod biało-czerwoną flagą. Tylko i wyłącznie. Nie możemy dopuścić do tego, aby ktoś miał co do tego jakiekolwiek wątpliwości. Dlatego 11 listopada na Rondo Dmowskiego zapraszam wszystkich polskich patriotów, żeby się tam stawili, niezależnie od tego, kogo popierają, niezależnie od tego, jakie mają sympatie polityczne, partyjne, czy jakiekolwiek inne środowiskowe. To jest święto Polaków, święto tych wszystkich, którzy są dumni z naszej ojczyzny. Czy są jakieś pytania? Jest Jan Wodakowski. Czy to oznacza, że panowie odzyskali kontrolę nad Stowarzyszeniem Marszu Niepodległości? Bo do tej pory prezesem był Robert Wąkiewicz. I czy to też oznacza, że odzyskali panowie kontrolę nad na przykład mediami? To nie ma w ogóle żadnego związku. Pierwsze Marsze Niepodległości odbywały się nawet bez związku z Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości. Myśmy to stowarzyszenie powołali i stowarzyszenie jest jedynie narzędziem do tego, aby móc Polakom umożliwić wspólne manifestowanie tego dnia. I to się nie zmieni, nie ma zamiaru zmienić. Mamy właśnie tutaj, jesteśmy świadectwem tego, że Marsz Niepodległości nie jest własnością jednej osoby i mamy nadzieję, że nikt nie będzie zrażony do tego, aby na ten marsz po prostu przyjść. Czyli będą dwa marsze? Jeden nie, nie będzie dwóch marsz. Przez Stowarzyszenie Bąkiewicza, a drugi? Nie, nie będzie dwóch marsz. Michał Gwardyński, Media Narodowe. To w takim razie w jakiej roli panowie się tutaj wypowiadają? Czy mają państwo upoważnienie prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości? Czy to hasło i ten plakat były konsultowane z zarządem stowarzyszenia? Czy to pytanie właśnie bardzo mocno świadczy o tym, co powiedziałem i jaka jest moja wątpliwość. Marsz Niepodległości nie jest własnością jednej osoby do tego, aby konsultować z pojedynczą osobą to, czy można na ten Marsz Niepodległości przyjść. Dlatego bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego bo ono świadczy właśnie bardzo mocno, jak daleko źle poszły sprawy w ramach stowarzyszenia i mam nadzieję, że Marsz Niepodległości, tak jak są niestety głosy, zraża do siebie w tym momencie wielu patriotów. Mam nadzieję, że właśnie nasza inicjatywa pokaże, że na Marsz Niepodległości 11 listopada warto przyjść. A dlaczego pan uważa, że Polski nie zorganizuje swojego marsza? No ale ja w ogóle nie wątpię w to.
My po prostu idziemy w jednym wspólnym marszu i nie mamy tutaj zamiaru kogokolwiek z tego marszu wykluczać. Ale zazwyczaj ktoś jest organizatorem, ktoś zgłasza do urzędu. Do tej pory robił to stowarzyszenie na czele, którego stoi wątpliwość. Jak to będzie wyglądało prawnie? Prawnie rzecz ujmując, każdy ma prawo manifestować, jest to, że tak powiem, prawo zapisane nam w Konstytucji. I nie ma tutaj akurat żadnej wątpliwości co do tego, że jako pierwsi organizatorzy Marszów Niepodległości mamy prawo także się na nim pojawić. I właśnie zapraszamy także wszystkich tych, którzy myślą podobnie jak my, do tego, aby się pojawić na Marszu Niepodległości właśnie pod naszym hasłem. To tyle. A kto będzie zgłaszał ten marsz? Przepraszam bardzo, jeśli można jeszcze na inne pytanie odpowiedzieć. Mhm. Znaczy powiem szczerze, że tak. Po pierwsze, Marsz Niepodległości był i będzie i generalnie niezależnie od tego, ile osób będzie rzucało nam kłody pod nogi i zawsze to powtarzam, ponieważ już nie pierwszy raz się na taki temat wypowiadam. Natomiast niestety, ale też obserwuję już w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której błędy proceduralne popełnione przez aktualnego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości doprowadziły do sytuacji, w której było zagrożenie w ogóle przebiegu tego marszu. My absolutnie na takie rzeczy... My po prostu mówimy dość i mówimy, że będziemy iść w tym marszu i co więcej, nikt nam tego nie zakaże i żadne jakieś przepychanki z Trzaskowskim, przepychanki z Morawieckim nas po prostu tutaj w tym zakresie nie będą w ogóle obchodzić, bo mamy na tyle dużo ludzi, którzy chcą wziąć udział w Marszu Niepodległości, po prostu w nim wezmą, niezależnie od tego, czy Trzaskowski wyda jakiś papierek zgodowy, czy też nie. Państwa celem jest upartyjnienie tej społecznej inicjatywy. Wręcz odwrotnie. Logo partii. Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Chcemy przywrócić społeczny charakter Marszu Niepodległości, przy okazji przypomnieć o tym, że Ruch Narodowy jako ruch społeczny został powołany na Marszu Niepodległości, więc akurat ma na pewno dużą rolę w tym, że te Marsze Niepodległości się odbywały. I nie ma tutaj absolutnie mowy nic o żadnym upartyjnieniu. Czy są jakieś pytania od kogoś innego jeszcze? To jest rocznica tego wydarzenia. A dokładnie skąd Państwo tak mają dane, że 80% strażników Straży Marszu Niepodległości to są osoby z Młodzieży Wszechpolskiej czy z Ruchu Narodowego? Bo to są nasi działacze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy w indywidualnych bardzo przypadkach, które można jeszcze odpowiadać na pytania. Dziękuję za udział w konferencji prasowej. Dziękujemy.